PRL. Podcastowe radio lokalne. Na Rami Sound Channel. To jest podcast z cyklu Zwykli ludzie, wielkie pasje. Dzień dobry. Dzień dobry. W cyklu Zwykli ludzie, wielkie pasje spotykamy się dzisiaj z Przemysławem Stupnowiczem, ultramaratończykiem, maratończykiem, biegaczem, trenerem, nordic walking trenerem biegania, trenerem również chodzenia sportowego, członkiem klubu 100 maratonów, odznaczonym brązową odznaką ministra sportu za zasługi dla sportu. Dużo tego. Jest Przemek również autorem dwóch książek o bieganiu, o ultramaratonach. Pierwsza z nich o ultramaratonach, druga o jego maratonowych podróżach. Rozpoczniemy naszą dzisiejszą audycję krótkim cytatem z jego pierwszej książki Kod Zwycięstwa. Jeśli ultramaratończycy osiągają granice ludzkich możliwości, jeśli dotykają krawędzi ludzkiej duszy w przełamywaniu siebie, to znaczy, że można to robić nie tylko w bieganiu. Można mieć własną granicę wytrzymałości w pracy, budowaniu domu, nauki języka i, tak jak w bieganiu, przesuwać ją dalej, poszerzać swoje możliwości. Można biec ze zwichniętą kostką, można zmusić organizm, by wytworzył środki przeciwbólowe, pokonał niemoc, można zatem dokonywać cudów i w swoich wymarzonych dziedzinach. Potrzebne jest po prostu odpowiednie podejście, opisywane na kartach tej książki Kod Zwycięstwa. O tym dzisiaj porozmawiamy z Przemysławem Stupnowiczem. Będę mówiła ja, Małgorzata Mazur, a realizuje Radosław Michalski. Zapraszamy. Dzisiaj porozmawiamy o bieganiu, różnych aspektach biegania, ale także troszkę o chodzeniu. Na początek chciałam cię zapytać, dużo w swoich książkach piszesz o wstawaniu z kanapy. To jak ty wstałeś z kanapy i kiedy wstałeś z kanapy i zacząłeś biegać? To troszkę było z przypadku, ponieważ ja za dzieciaka, za nastolatka grałem w piłkę nożną. Bardzo to lubiłem, ale lubiłem grać na pozycji bramkarza. Zresztą jak dołączyłem do klubu Tornado Łódź, jeszcze wtedy taki klub się nazywał, istniał. Bardzo marzyłem, żeby stać na bramce. Wzrost mi na to zbytnio nie pozwalał, więc tak naprawdę później zacząłem biegać dla kondycji, dla przygotowania właśnie do grania na boisku na pozycji nie bramkarza, tylko zupełnie innej. I to bieganie ze mną zostało, a piłka nożna poszła gdzieś w odstawkę. No i to bieganie pojawiło się w 2011 roku. No i tak mamy dzisiaj 2024 i dalej sobie biegam. No nie powiedziałabym, że sobie biegasz, dlatego że biegasz niebanalne dystanse. I chciałabym, żebyś wyjaśnił nam troszkę, bo myślę, że większość osób wie, co to znaczy bieg długodystansowy. Większość osób wie, co to znaczy maraton i półmaraton, a co to jest ultramaraton? To jest w ogóle ciekawe, bo często jest osoby, które są poza sportem biegowym, pytają mnie, na ile ten maraton? Jakby zaczynam od początku, na ile ten maraton? No maraton ma tylko jeden dystans, 42 km i 195 metrów. Wszystko co poniżej, no to są dystanse typu półmaraton, czyli połowa tego maratonu. A ultramaraton to jest dystans każdy większy od maratonu, czyli każdy dystans powyżej 42 km, 195 metrów, to będzie ultramaraton. Może to być 50 km, ale może być to nawet 5000 km. Znaczy tutaj już jakby tylko nasza fantazja nam blokuje możliwość wyboru takiego dystansu. Mm-hmm. No to jest szczególnie w pierwszej książce, którą napisałaś, jesteś współautorem Kodu Zwycięstwa i tam skupiacie się właśnie z obydwaj na tym, jak ultramaratyńczycy to robią w ogóle, że oni są w stanie przebiec takie dystanse. Wspominasz też tam o długiej tradycji i maratonów, i ultramaratonów, i również mówisz dużo o Polakach, którzy startują w ultramaratonach, i ja nawet też nie wiedziałam, że jesteśmy no jakby bardzo znaczącą grupą startujących. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się na ultra biegi, a nie zwykłe biegi? Dlaczego? Bo ja jak rozumiem, ty nie biegasz 10 km, tylko biegasz dłuższe dystanse. No to powiedz mi dlaczego?
Oczywiście krótsze dystanse biegam, ale biegam raczej treningowo, do przygotowania się do takich zawodów. Ja oczywiście jak zaczynałem biegać, no to biegałem krótsze dystanse. Mój pierwszy bieg w ogóle taki zorganizowany, na który pojechałem, to był bieg na dystansie właśnie 10 kilometrów, który pamiętam jak ukończyłem, to myślałem, że tam zejdę, mówiąc kolokwialnie. Nikt nie wiedział wtedy, ja tym bardziej, że za parę lat te 10 km to będzie taki dystans dla mnie zupełnie rozgrzewkowy. To jest właśnie to stanie z kanapy, że jakby wykonanie tego pierwszego kroku, który może się przerodzić później w nie wiadomo jakie różne fajne rzeczy. Dlaczego ultramaraton, dlaczego te długie dystanse? Ja w pewnym momencie biegając półmaratony, biegi na 10 km, na 15, 5 km, chciałem troszkę spróbować czegoś więcej. Ja w ogóle zacząłem pierwszy bieg taki bardzo mocno długodystansowy, to jeszcze przed maratonem ukończyłem bieg 6-godzinny między innymi w Sieradzu i to był tak jakby wstęp. Ja dopiero po kilku ultramaratonach zacząłem biegać maratony. Znaczy i kompletnie się w tym odnalazłem. Ja mówię od lat, że jakby to nie ja wybrałem te długie biegi, tylko te długie biegi wybrały mnie. I ja się w tym czuję jak najlepiej. Czym dalej, to ja się potrafię skupić na tym celu i tak naprawdę dopiero po kilku godzinach biegu ja się czuję, że to jest coś dla mnie. Ja jestem w stanie po kilku godzinach przyspieszać nawet na trasach takich biegów. Zawsze się śmiałem, że te krótsze dystanse to się szybciej skończą niż zaczną, więc wybrałem te długie dystanse, które są dla mnie taką... Ja nawet którąś książkę chciałem z tych, które napisałem, zatytułować Medytacja w biegu. To jest dla mnie taka medytacja właśnie, te długie biegi. Czyli nie jakieś tam 40 parę minut na 10 kilometrów, tylko właśnie 6 godzin, 12, no krócej, dużej zależności od tego dystansu. Medytacja w biegu. Mm-hmm. No to bo przybliżmy może, że ultramaratony, które biegałeś, to są biegi wielogodzinne, 24-godzinne na przykład, 12-godzinne, kilkudniowe, 10-dniowe, o takich wspominasz w swoich książkach. To powiedz mi technicznie troszkę, jak to wygląda. Bo ja jak rozmawiałam z osobami, którym mówiłam o tej rozmowie, to oni mnie pytali, no to jak, to się nie śpi, nie je, tylko się cały czas biegnie? Wydaje się, że to jest niemożliwe, więc powiedz troszkę od strony technicznej, jak to praktycznie wygląda i że ludzie są w stanie takie dystanse i takie długie biegi wytrzymać. To jest w ogóle bardzo ciekawe tak z perspektywy takiego laika, jak się o tym dowie czy usłyszy, bo no jak można biec na przykład przez 12 godzin, ale gdzieś jakieś, nie wiem, pogotowie, jakieś jedzenie, jakaś pomoc. No i teraz najczęściej te biegi odbywają się w taki sposób, że zawodnicy biegają po pętlach. Często te pętle są bardzo krótkie, typu 1000 metrów, czyli 1 kilometr, czasami 2 kilometry. No to wszystko zależy od organizatora, od trasy. I po tej trasie, na tym dystansie zawodnicy biegają przez ileś godzin. Czasami są to biegi 6-godzinne, 12-godzinne, 24-godzinne. Są też biegi 48-godzinne. My mamy w Polsce jeden taki bieg 48-godzinny, jest najdłuższy na ten moment. W Polsce on się odbywa zawsze w Pabianicach przy takim festiwalu biegowym. Ale tych dystansów jest dużo więcej też na świecie, bo można biegać, tak jak w pierwszej książce opisałem, w drugiej zresztą też wspominam o Pawle Żuku. Paweł Żuk to jest pierwszy Polak, który przebiegł 5000 kilometrów. Drodzy Państwo, 5000 kilometrów. Więc sobie wyobraźcie, biegnąc ten dystans po jednokilometrowej pętli. 5000 razy ta sama trasa. I dlaczego tak jest to organizowane? Bo dzięki temu taki zawodnik po pierwsze jest obserwowany przez organizatorów, jest obserwowany przez sędziów, jest obserwowany przez służby ratunkowe, ma możliwość supportu, to znaczy nie nosi w swoim plecaku jedzenia, picia i nie musi z tym biegać, tylko po prostu ma swój support, często swój namiot, jakieś miejsce ze swoimi ludźmi, to znaczy rodziną, znajomymi, którzy znają się od A do Z i pomagają takiemu zawodnikowi w trakcie takich zawodów, szczególnie jeśli taki zawodnik walczy o wysoką pozycję, no bo jeżeli to jest zawodowiec typowy, który ma nabiegać powiedzmy 260 km w biegu dobowym, czyli 24-godzinnym, to przepraszam, może to być dziwne, ale nie ma czasu na siedzenie, na wiązanie sobie bucików i na jakieś cuda robienie sobie zupki pomidorowej w trakcie. On ma to wszystko podawane w Supraślu w 19 roku. Wyobraźcie sobie, że jedna z faworytek, wielokrotna nasza mistrzyni Polski, miała nawet przez swój support otwierane drzwi od Toy-Toya i podawany papier toaletowy, żeby ona nie musiała tracić czasu myśli, tak? Więc sobie wyobraźmy, jak to przy zawodowcach jest, że czasami oni są przez całą dobę w ruchu. Mhm. I to nie w ruchu takim, że oni sobie chodzą, tylko cały czas biegną. Mhm.
Dzięki temu ta trasa, która jest krótka, znaczy ta pętla, która jest krótka, pozwala na obserwację takiego zawodnika. On może się skupić tylko na biegu, nie musi się skupiać na tym, czy on nie zgubi gdzieś jakieś strzałki na trasie, na drzewie, na słupie. I tak te biegi się odbywają. Dzięki temu też to jest fajnie zrobione organizacyjnie, no bo wyobraźmy sobie, jakbyśmy mieli biec na przykład bieg 12-godzinny i byśmy zaczynali w Krakowie i biegli w stronę Gdańska, tak? Czyli no, ile to by trzeba pozamykać dróg, ulic, ile to by trzeba mieć wolontariuszy, sędziów, a tutaj mamy ograniczone na przykład do jednego małego parku. Tak, albo tak jak w Suplasie, o którym już wspominałem, biegliśmy dosłownie po pętli, która miała 1012 dokładnie metrów, biegaliśmy wokół kościoła w Suplasiu. Tak? Mhm. I jakby nie zamykamy tym ulic, nie przeszkadzamy mieszkańcom w ich życiu. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, tylko jedna ważna i istotna sprawa jest taka, że do tego trzeba mieć głowę. No bo biegać przez 24 godziny po tej samej pętli, widząc cały czas to samo, no umysł ultramaratończyka. Mhm. I to jest ciekawe też, co mówisz, bo z tego, co mówisz, wynika, że ultramaratony to jest tak naprawdę sport drużynowy. To znaczy musi być to wsparcie, które bardzo, bardzo pomaga. Każdy musi, jakby ma wyznaczoną rolę. I ty nawet podajesz przykład takiego ultramaratończyka, który obraził się na swój support, bo mu zabrali krzesełko, żeby nie usiadł na przykład, tak, podczas biegania, żeby nie wytracał tej energii, żeby tego nie robił. I to mnie właśnie tak zaintrygowało, że tak naprawdę potrzeba grupy, żeby jedna osoba przebiegła taki dystans. Tak, jeżeli my mówimy o takich biegach, które są właśnie ustalone na godzinowo, 6-12 i tak dalej godzin. Nie są to biegi górskie, gdzie rzeczywiście mamy przemierzać tą trasę od punktu A do B albo jakąś wielką pętlę po górach i ten support jest rzadko na trasie albo go nie ma w ogóle, to w takich biegach, o których właśnie wspominałem, to jest rzeczywiście rywalizacja drużynowa. To znaczy mamy jednego ultramaratończyka, któremu często pomagają 2-3 osoby, które czasami się zmieniają, no bo jeżeli ci zawodnicy biegną na przykład 48 godzin, no to przecież ci z supportu też muszą odpoczywać, to nie są roboty. Wyobraźcie sobie Państwo, że ja miałem taki przykład na nie ze swoich biegów 24-godzinnych, to jest takie zupełne przejście do tego tematu, że właśnie krzesełko zostało zabrane jednemu z zawodników, którego opisywaliśmy w kodzie zwycięstwa. Mój człowiek z supportu podczas biegu 24-godzinnego zauważył po 16 godzinie biegu, że jak ja wbiegam na taką chwilową przerwę minutową do zjedzenia czegoś i wypicia z kubka, to siadam i odwiązuję specjalnie sobie sznurówki od butów. W ogóle nie wiedząc, że to robię. On to zobaczył po jakiejś godzinie i zdecydował, że ja nie będę siadał, czyli nie będę odwiązywał tych sznurówek. Okazało się, on mi to powiedział parę dni później. Ja w ogóle nie byłem świadomy, że te buty odwiązuje. Mózg działał tak, że chciał odpocząć, to znaczy rozwiązać, zawiązać, czas leci, on mi musi te buty zawiązać, bo ja się już nie mogę do dołu znieść ciała, więc właśnie w takich sytuacjach jest potrzebny też ten support, który nas doskonale zna. Ultramaratończycy, w ogóle sportowcy czasami mają taką ambicję, że oni nie czują, że czasami już jest za dużo, że my już nie dajemy rady. I taki support, który nas doskonale zna, wie, że po prostu trzeba nas przystopować. Czasami, bo w tym sporcie tak jest, trzeba po prostu takiego zawodnika ściągnąć z trasy. Bo w ultramaratonach jest tak, że my w większości ci zawodnicy są tacy, że no do upadłego, tak? Ale to jest cienka ścieżka, bo inaczej jest bieg 10 na 10 km, który tam trwa powiedzmy tam od 30 do 60 minut, a inaczej, kiedy taki zawodnik pokonuje 300 ponad kilometrów w biegu 48-godzinnym, tak? Więc tutaj wolontariusz, organizator, sędzia może po takim zawodniku nie widzieć do końca, że coś się z nim dzieje, a support jest w stanie już pierwsze oznaki jakiegoś kryzysu, który miałby przynieść jakieś nie daj los niebezpieczeństwo, jest w stanie wyłapać. Więc to są najczęściej osoby, które doskonale tego zawodnika znają, więc albo rodzina, albo przyjaciele, często też biegacze sami, którzy tym bardziej znają się na tym, co i jak trzeba robić, bo to rzeczywiście dosyć skrupulatna robota, bo trzeba tak pilnować międzyczasów, pilnować na przykład, czy nie jesteśmy doganiani przez rywali, bo jak biegniemy na pętli, to już nie wiemy, ile razy żeśmy kogoś tam zdublowali, bo ktoś nas. Więc cały czas badanie wyników, sprawdzanie, jak my się czujemy, odpowiadanie na to, co potrzebuje zawodnik, bo ja na jednej pętli powiem, że na następnym kółku chcę winogrona, no to oni przygotowują, że jak chcę sok pomarańczowy, to oni przygotowują. Jak nie mają, to muszą mi lecieć za przeproszeniem do jakiegoś sklepu, supermarketu, żeby kupić, tak? Więc to są takie rzeczy, które z perspektywy laika albo nawet biegacza, amatora, który takimi dystansami się nigdy nie zajmował, no jest to dosyć dziwaczne.
Powiedz mi, czy przygotowanie do maratonu i do ultramaratonu różni się? Różni się, zdecydowanie się różni. W pierwszej książce z Kubą Maciejskim opisujemy Milenę i Bartka Grzegorczyków i ona opowiadając nam o swoich kryzysach, to jej trener, czyli właśnie mąż Bartek, opowiadał, że Milena to sobie nie liczy kilometrów, to znaczy tam jeszcze dwa, liczy sobie maratony. No to sobie teraz wyobraźcie, drodzy państwo, że mamy tak, mamy do pokonania, nie, tam 300 parę kilometrów, więc ona nie liczy tak jak zwykły amator biegnący w parku, no to jeszcze na zegarku, no to jeszcze 2 kilometry. Ona sobie liczy jeszcze jeden maraton i jeszcze drugi maraton, to często jest ponad 3 godziny, 4 biegu. Więc ultramaratonczyk musi się przygotować przede wszystkim bardzo mocno kondycyjnie, wytrzymałościowo, bo samego treningu maratońskiego my nie będziemy w stanie przygotować się do biegu, który będzie na przykład trwał 48 godzin. Bo co z tego, że ja się przygotuję dobrze do maratonu, do 42 km 195 metrów, jak w głowie z tyłu mam, że mam biec w bieg 48 godziny, że, i żeby się liczyć w takim biegu, to jest 300 km ponad, no to widzimy te wartości 42-300, więc przygotowanie będzie zupełnie inne, więc większość sportowców, często też lekarzy, biegaczy, którzy nie są na tym poziomie ultramaratońskim, pukają się w głowę, jak na przykład można być treningowo 2-3 dni pod rząd maraton, jak można zrobić sobie taki sam sobie trening 5 dni, 5 maratonów, 10 dni, 10 maratonów. No niestety, do pewnego aspektu biegania takich ultramaratonów należy się tak przygotowywać i oczywiście nie samo bieganie, bo bardzo ważna jest regeneracja, jak nieistotniejsza też nawet od treningu, bo jeżeli nie będziemy się znacząco i prawidłowo regenerować, to zaraz przeciążenia kontuzji jest po zawodniku, tak? Ja już nie mówię też o diecie, o odnowie biologicznej, o tym, jak my w ogóle podchodzimy do tego sportu, bo to też jest bardzo istotne. No i trening ogólny, czyli nie samo bieganie, bo samym bieganiem fajnie, my nabijamy kilometry, wzmacniamy tą naszą wytrzymałość i kondycję, ale nasze mięśnie, układ ruchu będzie też potrzebował treningu funkcjonalnego, ogólnorozwojowego, żeby cały ten układ ruchu był w stanie wytrzymać takie obciążenie, które nie jest normalnym, nie jest fizjologicznym i mówię to z pełnym zrozumieniem tego słowa, nie jest zdrowym. Tak, w książce też opisujesz podejście do bólu, który jest traktowany jako jakby oddzielna osoba, którą się lekceważy, na którą czasem zwraca się uwagę, a czasem nie, tak. Prawda? Czyli jak gdyby bieganie ultramaratonów polega również na przekraczaniu pewnych granic wewnętrznych, swoich podejścia do swojego ciała, ale też bardzo dobrej wiedzy na temat tego ciała. Tak, znaczy to przede wszystkim my musimy fantastycznie znać wszystkie oznaki naszego organizmu. Jesteśmy w stanie wtedy jakby oddzielić to, co jest poważne na ten moment, a to, co za chwilę przejdzie. Jak biegamy na przykład maraton, to często jest coś takiego, co nazywa się ścianą w maratonie. Najczęściej ta ściana pojawia się na 30-35 kilometrze. To jest kompletny spadek energetyczny zawodnika, mięśniowy, często skurcze. I taki zawodnik najczęściej się, mówiąc kolokwialnie, doturla do tej mety. To jest z różnych przyczyn czynniki, a jeżeli chodzi o taki ultramaraton, to takich kryzysów może być kilka albo kilkanaście. I my wiemy o tym, że ten pierwszy przejdzie za 5 minut albo za 5 godzin. Nie wiemy kiedy, ale on przejdzie. I tych kryzysów mamy ileś. Najlepiej to rzeczywiście oddzielać, to znaczy starać się myśleć o kolejnym jakimś najbliższym celu. No niekoniecznie polecę metodę Mileny liczyć maratony, bo to może tak, ale w kodzie zwycięstwa w zasadach piszemy 10, że ustal cel, następna latarnia, następny śmietnik na trasie, następne drzewo, może następny zawodnik, następna pętla, czyli te małe kroczki. Bo z tych małych kroczków, tak jak pisał Murakami w swojej książce, o czym mówię, kiedy mówię o bieganiu, gdzie bieg 100 km i to opisywał, to wyobraźcie sobie, kiedy on świetnie, pięknie opisuje, jak już wszystkie śrubki wylatują, opisuje jak siebie jakby takiego robota, to w pewnym momencie jak się zrozumiał, że jeszcze ma ponad 30 km do mety, na te 100 km, to musi coś zmienić. I co zrobił? Liczyły się tylko 3 najbliższe metry z przodu. On patrzył po prostu w ziemię 3 metry przed sobą i na tym się skupiał. I ja znam z autopsji to, że na takich 3 metrach można się skupić i biec godzinami w ten sposób. Mijając kolejne ściany. W maratonie ściana, a u nas po prostu kryzys, których jest naprawdę często multum i my z tym walczymy, no ale po to też wybraliśmy jakby ten sport, po to, żeby te kryzysy zwalczać, no bo jednak ten sport uczy takiej pokory, takiego
takiej siły wewnętrznej i tego, że my pokonamy jakieś bariery, które jednak mimo wszystko dzięki temu ultramaratonowi jesteśmy w stanie potem gdzieś przeżyć we własnym życiu codziennym. To znaczy inaczej na pewne rzeczy reagujemy. Wiemy, że to nie jest od razu tak, że pierwszy problem to już jest koniec. Już jesteśmy przegrani, już się coś wydarzyło strasznego. Tylko my jakby jesteśmy w tym ultramaratonie non-stop. No raz biegniemy, a raz jakiś problem w pracy, w szkole, w relacji, więc to bardzo dużo uczy. Często ten ból, o którym powiedziałeś, trzeba oddzielić i poczekać, jak on przyjdzie, bo i tak przyjdzie następny. Z krzesełkami jest tak, ultramaratończykom trzeba zabierać takie krzesełka, kiedy chcą siadać, bo jak oni się rozsiądą, bo mózg tak chce, to często jest już po biegu, więc trzeba im zabierać. Ja mam taką tendencję na takich ultramaratonach, denerwuję się, krzyczę gdzieś po bluźnie, bo na przykład mi w Lisowicach w tamtym roku na biegu dobowym Basia, moja fantastyczna koleżanka z supportu, chciała po prostu wymusić, żebym wypił izotonik, no bo jednak trzeba się nawadniać odpowiednio elektrolitami, ale po prostu już nie mogłem, bo ja wiedziałem, że jak się tego napiję, to zaraz wymiotuję, więc chciałem wodę, no już była sprzeczka, tak? I my musimy się fantastycznie znać na swoim organizmie, wiedzieć, co on chce, i też kiedy trzeba troszkę odpuścić, kiedy można więcej, no i ci ludzie właśnie też tutaj, którzy nam pomagają, są ważni, więc oddzielamy. Ja zawsze mówię, że ja biegnę, moje ciało biegnie, obok biegnie gdzieś ta moja dusza, tak, i jak już ciało nie jest w stanie czegoś wytrzymać, no to biegnie ta dusza i ona często może biec naprawdę nieprawdopodobnie długo. PRL Podcastowe radio lokalne. No dobrze, to rozmawiamy teraz o rzeczach, które dla mnie jako laika są totalnie abstrakcyjne, o biegach wielogodzinnych, wielodniowych, wielokilometrowych. To przejdźmy teraz do czegoś, co jest mi bliższe, to znaczy do chodzenia. Bo jesteś także trenerem chodu sportowego, chodziarzy, którzy też zdobywają tytuły w Polsce, ale także trenerem Nordic Walking, czyli chodzisz po parku bez nart z kijkami. Wielokrotnie każdy Nordic Walkingowiec, myślę, słyszał ten tekst wielokrotnie. No to wytłumacz, dlaczego, bo to wydaje się sport taki, no, po tym bieganiu. Tak, i dla osób starszych, nie? No właśnie. W ogóle anegdota co do tego bez nart. Ja się często spotykałem, jak gdzieś jeździłem, no to miałem w pokrowcu te moje kijki i miałem często pytania, nad jakim jeziorem, jakie łowię ryby. No akurat żadne, chociaż kiedyś lubiłem łowić, jak byłem młody z dziadkiem i z tatą. No ale to inny temat. Dlaczego kijki? Znaczy tak, kijki od początku, jak wchodziły powiedzmy do Polski, no to sport, aktywność ruchowa, to jest ważne, bo to nie jest nadal sport. Aktywność ruchowa dla seniorów, no bo odciąży stawy, pomoże zdrowotnie, prozdrowotnie. No fajnie to było mówione, tylko szkoda, że nikt nie pokazywał, jak to się powinno robić i jaki powinno mieć odpowiedni sprzęt. U mnie kijki się zaczęły zupełnie przypadkowo, bo kiedyś w Łodzi, skąd pochodzę, odbywał się taki cykl biegów i marsz Grand Prix Łodzi w biegach przełowych i w Nordic Walking. No i jeszcze wtedy byłem sponsorowany przez swoją mamę, bo byłem młody bardzo, miałem kilkanaście lat i miał opłacany cały ten cykl, a miałem jakąś kontuzję biegową. Tam pierwszy bieg zaliczyłem, później ścięgna Achillesa, coś tam się zaczęło dziać. Czyli to tak było jak w większości przypadków u biegaczy, jakaś kontuzja, to się przesiąda na kijki. Tak, znaczy ja to w ogóle miałem zrezygnować dalej z tego cyklu, ale moja mama, która przez swojego męża, mojego tatę została namówiona na te kijki, powiedziała nie. Wydałem pieniądze, zamienić się pójdzie z kijkami chociaż raz. No ja poszedłem z tymi kijkami, nie umiałem, niepoprawny sprzęt. I dlaczego w ogóle to, skąd to się wzięło? Stąd, że ja przeszedłem te 5 km i na 100 ostatnich metrach tej rywalizacji na 5 km minęła mnie taka piękna, blondwłosa dziewczyna, którą jak teraz sobie przypominam, a to był rok 2012 albo 2013, nie chcę teraz oszukać, to odwzorowują w swojej głowie od A do Z. I ona, i powiem tak, no jeden by się ucieszył, bo ładna dziewczyna go wyprzedziła, a ja byłem tak zły. Ja byłem tak zły na siebie. Nawet nie najgorzej poszedłem czasowo, bo tam dosyć szybko, chyba 37 minut na te 5 km wtedy, ale zobaczyłem wyniki po tych zawodach. Jak zobaczyłem, że dwóch pierwszych panów poszło w granicach 37 minut, zacząłem się zastanawiać, jak to jest możliwe. Jak można 30-31 minut i z tymi kijkami 5 km? No przebiegaczy wyprzedzałem niektórych. Na czym to polega? To był styczeń albo luty i mnie to tak zafrapowało. Ja jestem taki
taką mam trochę chorą ambicję, jak się uprę, to muszę. No i przez tam parę miesięcy tej zimy zacząłem trenować, podpatrywać technikę, co jak poprawić. No i w kwietniu, czyli parę miesięcy później, wystartowałem w jakichś zawodach wiosennych i chyba poszedłem tam 4 minuty szybciej. I już byłem tuż za tymi, którzy w tą zimę wtedy. Mnie przede wszystkim dziwnie upodło to, że mnie wyprzedziła kobieta wtedy, to pierwsze. A po drugie byłem zaskoczony, zdziwiony, jak można iść tak szybko z kikami, jeśli chodzi o tych pierwszych zawodników. I mówię, no kurczę, zrobię to. No zrobiłem to dopiero po kilku latach, to nie na tym dystansie. To nie było rzeczywiście łatwe, ale no te kiki jakby zostały i były fajnym uzupełnieniem biegania. Ogólnorozwojowe przygotowanie też do biegania, a w sytuacji, kiedy miałem jakieś kontuzje biegowe, bo to jest sport, one się trafiają, one tak czasem bywa, no to zastępowałem kijkami. Ja cały czas byłem w ruchu, więc cały czas utrzymywałem na jakimś poziomie swoją formę. To może przybliżmy, czym się różni chodzenie z kijkami, czyli Nordic Walking, ten sport, od biegania, bo niektórym się wydaje, że to no, bieganie jest sportem bardziej wysiłkowym, ale niekoniecznie musi tak być. Zdecydowanie, no przecież patrząc tylko z perspektywy tego, że bieganie jest w stanie uruchomić do 60% naszych mięśni, a prawidłowo idący człowiek z kijkami, techniką Nordic Walking, ja to podkreślam, takim kapslokiem, wyobraźcie sobie Państwo, jakbyście pisali na klawiaturze, z odpowiednią techniką, z odpowiednim sprzętem jest w stanie uruchomić do 90% mięśni ciała, więc to jest około 30% różnicy. I teraz dzięki temu my jesteśmy w stanie spalić więcej kalorii, oczywiście przy bardziej intensywnym marszu, czy w sytuacji, kiedy idziemy po pofałdowanym terenie. No i przede wszystkim, jakby mówiąc kolokwialnie, więcej ciała pracuje. Jak więcej ciała pracuje, no to spalanie kalorii, właśnie to wytrzymać kondycja, wzmocnienie mięśni, w ogóle układu ruchu jest dużo lepsze. Ja nie mówię, że bieganie jest gorsze od Nordic Walking. No nie, ja nawet nie przypuszczałam. Ale są zdecydowane zalety jednego i drugiego. I ja z perspektywy praktyka od dekady ponad, mówię szczerze, połączenie Nordic Walking, czyli takiego wzmacniania ogólnorozwojowego przy bieganiu jest czymś fenomenalnym, ale teraz nie mówię, żeby każdy biegał i chodził z kikami naraz, nie, bo niech każdy znajdzie swoją aktywność, która będzie dla niego fantastyczna, jest tego bardzo dużo. Bieganie, mówi się, że bieganie jest dla każdego, no ale wiemy, że czasami są sytuacje chorobowe, jednostki chorobowe, są osoby czasami starsze, które nie będą w stanie biegać z różnych przyczyn, a te kijki jednak tak. No oczywiście warto by było, żeby te osoby poznały technikę, zapoznały się z jakąś grupą najbliżej chodzącą, z jakimś dobrym i mądrym instruktorem, bo to też jest istotne, szczególnie teraz, kiedy te kursy instruktorskie to można zrobić dosłownie przez internet w 5 minut. I dzięki temu my jesteśmy w stanie tą aktywnością ruchową fenomenalnie poprawić sobie stan zdrowia, poznać nowych ludzi, zmotywować się do działania i dzięki temu nie musimy biegać, bo możemy chodzić z kijkami. No dobrze. Jesteśmy tutaj też, żeby porozmawiać o Twojej nowej książce, która wyszła całkiem niedawno, Kiedy życie mówi biegnij, i w tej książce, w przeciwieństwie do poprzedniej, mówisz właściwie tylko o swoich biegach, o swoich maratonach. Mówisz też o podróżach, masz taki jest element przewodnikowy w tej książce również, bo można się dowiedzieć czegoś o miejscach, w których biegałeś. Jest to bardzo wiele różnych miejsc w Europie. Wiem, że będziesz latał poza Europę również biegowo. Chciałabym zapytać, jak zbierałeś materiały do tej książki? To znaczy, w książce piszesz, kiedy narodził się ten pomysł, że narodził się w Maladze, o ile dobrze pamiętam, podczas maratonu. Malaga jest bliska mojemu sercu, bo to Hiszpania, byłam tam, piękne miasto. Polecamy nie tylko na maraton. W każdym razie chciałam cię zapytać, w jaki sposób zbierałeś materiały? Czy to były twoje własne notatki, czy to były jakieś zapisy? Czy może usiadłeś i stwierdziłeś, dobra, to teraz zrobię sobie przegląd zdjęć w głowie i w telefonie i na tej podstawie. Jak to wyglądało? To jest w ogóle ciekawe pytanie, bo ostatnio podobne mi zadano i z uwagi na to, że jedna osoba stwierdziła, że bardzo szczegółowe są często te rzeczy, które ja opisuję. No i powiem szczerze, że ja te notatki w telefonie, w notatniku robiłem sobie na 3 ostatnich imprezach z tych o 10, które opisuję, więc gdzieś tam z głowy wyciągałem pewne najważniejsze informacje. No oczywiście radzono mi, no Przemek, jeżeli chcesz napisać książkę, już się zdecydowałeś, no to zapisuj sobie, bo potem zapomnij. Ja jestem za leniwy, bo ja będę pamiętał. No i
pamiętałem. Bo tak jest, że ty faktycznie mówisz na przykład, z czego składa się zestaw startowy, tak? Ja tak sobie myślałam, czytając tę książkę z punktu widzenia osoby, która by chciała uprawiać taką turystykę biegową, o której tak. ty mówisz, to jest bardzo przydatna informacja, tak? Jaki jest na przykład zestaw, tak? Jak wygląda dotarcie do punktu zapisów na przykład, tak? Jak to są takie bardzo praktyczne informacje. Tak, mi na tym zależało, ponieważ tak jak w pierwszej książce, ja nie chciałem, żeby to była pozycja tylko dla biegaczy. Ja chciałem, żeby każdy w takiej książce mógł znaleźć coś dla siebie. I właśnie takie opisy rzeczy, które tłumaczą, skąd się wywodzi dystans maratonu, co może być w pakiecie startowym, co to są międzyczasy, co to jest ten support, jest w stanie wyjaśnić takiemu laikowi, na czym to polega, co w bieganiu się dzieje. Dzięki temu też może być to z pewnej perspektywy ciekawe. Ja założyłem sobie, że zrobię taką książkę podróżniczo-biegową, to znaczy, jeżeli już latam po tym świecie, piszę te relacje z tych różnych biegów, to też opiszę miejsca, w których jestem. Dzięki temu my możemy dzięki tej książce odkryć historię Malty i co tam się działo i dzieje. Potem przeczytać sobie o maratonie, jego organizacji, zawodnikach, jak to wszystko wygląda, a potem przeczytać następnie, co warto zobaczyć, zwiedzić w tym miejscu i w tym kraju. No i każdy rozdział jeszcze ma taką, nazwijmy to, zakładkę związaną z niesamowitą historią, która opisuje daną osobę, która zrobiła coś fascynującego, typu 93-latek, który w Paryżu w tamtym roku ukończył maraton. No jest to rzeczywiście moim zdaniem dosyć fascynujące. No i każdy rozdział kończy się taką zasadą życiową. Ja w ogóle mam coś takiego, niektórzy mówią, że mam hopla na tym punkcie, ale tak, no każdy z nas powinien jednak przez to życie kroczyć jakimiś swoimi zasadami. Ja te zasady tutaj opisałem i to nie znaczy, że ktoś się musi z nimi zgadzać, czy nie, bo każdy ma swoje, ale opisałem je, bo wydaje mi się, że one są ważne dla mnie, ale też mogą być dla innych, tak? I że te zasady są do wykorzystania i w życiu codziennym, i na przykład w bieganiu, a może w Nordic Walking, może w innym sporcie. Ogólnie najważniejsze, że w życiu, bo my jednak musimy po tej ziemi stąpać, czasami z różnymi rzeczami się borykać. No i jeżeli mamy jakieś swoje zasady, wiemy co, kiedy, jak powinno się zrobić, no to nam na pewno pomaga. I w swojej książce również wspierasz się wieloma cytatami. Każdy rozdział właściwie zaczyna się tym cytatem. Ja zauważyłam już wcześniej, że ty również na swojej stronie, na swoim profilu, w mediach społecznościowych bardzo często odwołujesz się do jakichś zdań, które powiedział ktoś sławny na przykład. I to niekoniecznie są rzeczy związane z bieganiem, tylko generalnie z życiem. Czy ty masz jakiś swój ulubiony cytat, który powiedziałeś przed chwilą o zasadach, to może masz jakiś taki, który cię prowadzi przez życie? I jak je dobierasz? Czy to wynika z swoich lektur, czy nie wiem, z jakichś innych źródeł? Czy to, bo jak podejrzewam, to nie są przypadkowe zdania. Nie są przypadkowe. No, w sytuacji jednej, drugiej książki, no to cytat był też dobierany do rozdziału. Ja też wiele książek czytam, oglądam wiele filmów, więc jakby wyłapuję takie rzeczy, zapisuję. O to właśnie, to są te sytuacje, kiedy ja rzeczywiście też sobie zapisuję, żeby to nie umknęło, tak, bo to może umknąć. Co do takiego, który mi zapadł w pamięć i który mi się, nazwijmy to, bardzo podoba, no to jest z pierwszej książki, pod koniec. My się spotkaliśmy ze Scottem Jurkiem, takim amerykańskim ultramaratyczkiem, który ma zresztą korzenie w Polsce. Fantastyczny człowiek, w ogóle fantastyczny gość. I on powiedział nam, że czasami najwspanialszy bieg zaczyna się od włożenia butów i otwarcia drzwi. To jest moim zdaniem cytat biegowy. To jest biegowy, to jest życiowy. Bo my możemy te buty w sensie założyć i otworzyć te drzwi i zrobić naprawdę w tym życiu wiele fajnych rzeczy, które sobie marzymy. No bo każdy z nas na pewno miał coś takiego, że coś chciał zrobić w swoim życiu, to odkładał. Nie był pewny, czy to się uda. Nie miał wsparcia. No i za parę lat się okazało, że było albo za późno, albo dopiero się za to brał, ale już by był na przykład 2 lata w przód, a tutaj stracił. I to jest oczywiście fajny cytat, że czasami ten najwspanialszy bieg, no i każdy ma z nas ten najwspanialszy bieg, tylko to my musimy włączyć, założyć te buty, otworzyć te drzwi, podziałać, pożyć, tak, bo to jest istotne. No dobrze, to w takim razie zapytam cię, czy któryś z tych biegów wielu, które masz na swoim koncie, ponieważ no, jesteś członkiem klubu 100 maratonów, do którego należą osoby, które przebiegły 100 i więcej maratonów.
Chciałabym też, żebyś powiedział troszkę o tym klubie. Czy któryś z tych biegów zapadł ci jakoś szczególnie w pamięci? Może był najtrudniejszy, może był najbardziej wymagający? Nie wiem. Czy masz jakiś taki bieg? No na pewno wszystkie te biegi, które były ultra dystansowe, to były biegi, które gdzieś tam ciągle we mnie są, bo to są takie emocje, które człowiek pamięta, bo naprawdę, tam czasami jest płacz, tam czasami jest ból, tam czasami jest wielkie zwycięstwo albo wielka przegrana i to się pamięta. Ale powiem szczerze, że tak, patrząc z perspektywy tej najnowszej książki, tu wspomniałaś o Maladze, fantastyczna sprawa. Mi się tak Malaga spodobała, że ja w grudniu ubiegłego roku, czyli 23, drugi raz poleciałem na maraton do Malagi już tam z większą ekipą. No bo w końcu Malaga, 15 km ciągnące się plaże, Banderas się tam urodził, Picasso, cuda. No ja też bym chciał tam zresztą mieszkać, wydaje mi się, że to by było fajne. Fantastyczne miejsce. No i wspominałaś fantastycznie ten maraton. Przede wszystkim chyba dlatego, że mi ten klimat też bardzo odpowiada. To miejsce, no Hiszpania jako taka, tak, więc fajnie. Tutaj zresztą anegdota z Malagi, ponieważ jak odbierałem pakiet startowy, to przede mną stała taka niska staruszka, która się okazała, że miała startować w półmaratonie, no i tam nas zagadała przy odbiorze tych pakietów. No i jak usłyszała, że jesteśmy z Polski, no to jedyne, co tam o Polsce wiedziała, pamiętała, no to papież Jan Paweł II, tak, więc taka fajna anegdota, że gdzieś tam w świecie nas kojarzą z różnych rzeczy, no tutaj czasami prezydent Wałęsa, bo Nobel, tu czasami Jan Paweł II, gdzie indziej może inne wspomnienia z Polską, no to też taka fajna anegdota. Trasa bardzo fajna w Maladze, ja kocham wszystkie cytrusy, a tam na punktach odżywczych, czyli takich miejscach dla zawodnika, gdzie może się nawodnić i zjeść coś na trasie. Pełno pomarańczy, więc po prostu jak najadłem się tych pomarańczy na trasie, to potem przez pół roku, jak już wróciłem, to nie mogłem patrzeć na te pomarańcze. No ale fantastyczna sprawa, więc dlatego też między innymi drugi raz do tej Malagi poleciałem. No i co ciekawe, w tym roku 1 grudnia jestem już zapisany i lecę do Walencji na maraton. Jest ta Hiszpania, tak będzie za mną latała. Piękne miasto. Latała. Również. Piękne miasto. A, pytałaś o... O klub 100 maratonów. Tak. To jest dziwny twór. Ja tak zawsze na to mówiłem. To jest taka statystyka tak naprawdę, która skupia, zrzesza ludzi, którzy przebiegli w Polsce ponad 100 maratonów i ultramaratonów. Na dzień dzisiejszy, teraz na dniach będzie ta lista aktualizowana, bo ona jest co półrocze jakby aktualizowana. Będzie w okolicach 230 osób w historii naszego kraju, która przebiegła powyżej tych 100 maratonów, ultramaratonów. No najmniej na liście, no to mają ci, co mają tą setkę, powiedzmy. Najwięcej ma na ten moment Ryszard Kałaczyński, który ma ich grubo powyżej 800, wyobraźcie sobie państwo, maratonów, ultramaratonów. Jest na tej liście kilkanaście kobiet, które są no, fantastyczne. W pierwszej książce opisuje Ewę Kasielską, która zbliża się do 75 lat i jeszcze sobie truchta 120 km w biegu dobowym. I jeszcze nabija maratony do tego klubu, więc to są tacy wariaci. Mnie zawsze pytano, po co, dlaczego, przecież to zdrowy organizm. No to ja zawsze odpowiadam, że jeden jest uzależniony od palenia, drugi od picia, trzeci od biegania. Co jest najzdrowsze? Niech każdy we własnym sumieniu sobie to rozważy, bo wiadomo, że jak rozmawialiśmy przy pierwszej książce z panem kardiologiem, profesorem Arturem Mamcarzem, to pukał się w głowę, to nie jest tam dokładnie tak napisane, pukał się w głowę, słuchając tych historii, które ja teraz państwu opowiadam. No ale wiecie, no Justyna Kowalczyk też kiedyś startowała na którejś z mistrzostw czy olimpiadzie i miała no, nie tyle złamaną stopę, ale któryś z palców stopy, no i była decyzja, startuj czy nie, wystartowała. To są decyzje, które z perspektywy człowieka przed telewizorem, czy takiego, który mnie teraz słucha, pomyśle, no matko, no przecież zdrowie, po co, no to trzeba zrezygnować. No się tak nie myśli, jak się jest zawodnikiem i albo w lewo, albo w prawo. To nie są takie łatwe decyzje. Więc ten klub skupia tych ludzi. Dzięki temu wiemy, ile ich jest. I co fajne, jest też klub światowy. Prowadzi go Japonia. I tam, żeby się dostać, trzeba mieć powyżej 300 takich maratonów. My mamy kilku Polaków już na tej liście. Kilkunastu nawet. Mi się nie spieszy.
zupełnie. Może kiedyś to zrobię, tym bardziej, że z tego co wiem, to jestem najmłodszy na tej liście z taką ilością maratonów, bo ostatnio słyszałem, że tam jest tylko dwóch ludzi urodzonych po 90 roku, więc średnia wieku tam jest 50 par lat, więc jakby jeszcze mam czas troszkę, żeby sobie pobiegać, więc oby zdrowie było. Tak to wygląda. No a jak można, rozumiem, że musisz zgłosić swój akces do tego klubu i swoje osiągnięcia, tak? Czy jak wygląda zgłoszenie do tego klubu? Tak, jeżeli my ukończyliśmy te 100 maratonów, to musimy przejść taką weryfikację, to znaczy musimy mieć wprost tabelkę w Excelu z nazwami ukończonych maratonów, czasami dystans, czas, czy to jest maraton, czy to jest ultramaraton, gdzie to się odbyło, jakie miejsce zajęliśmy. My wysyłamy taką tabelę do ludzi, którzy się tym zajmują i oni mają za zadanie zweryfikować, czy te wyniki są prawdziwe. Czyli rzeczywiście ukończyliśmy jakiś zorganizowany bieg, w którym były wyniki i można to sprawdzić. I jeżeli przechodzimy taką weryfikację pozytywnie, to jesteśmy w stanie znaleźć się na tej liście. A jak już jesteśmy na tej liście i co pół roku zgłaszamy, ile biegów ukończyliśmy następny, no to już wystarczy taka krótka informacja, ile tych biegów jest. No bo jakby tu byśmy oszukiwali już samych siebie, a zresztą każdy już siebie tam pilnuje, bo to jest dosłownie około 230 osób w Polsce, więc bez sensu by było oszukiwanie, bo to by był człowiek już napiętnowany i wyrzucony z kręgu tych wariatów, którzy się w większości znają. Dobrze, a powiedz mi, czy jeszcze jest jakieś biegowe wyzwanie, którego nie masz na koncie i coś jeszcze chciałbyś osiągnąć? No masz jeszcze przed sobą dużo czasu, tak jak mówiłeś, jeśli tylko zdrowie pozwoli, to czy masz jakieś miejsce, do którego chciałbyś pojechać, jakiś maraton, który chciałbyś przebiec, czy ultramaraton, który przed tobą? Tak, tych rzeczy się pojawiło kilka w ostatnim czasie. Ja 3 marca będę startował w Tokio w maratonie. Nigdy to nie było moim marzeniem, dopóki przypadkowo nie postanowiłem się zapisać do losowania, bo to są jeden z maratonów, gdzie trzeba wystąpić w losowaniu, żeby się do tego maratonu dostać. Wyobraźcie sobie Państwo, że około 350 tysięcy wysyła zgłoszenie, a losowanie jest w stanie wykazać 37 tysięcy biegaczy, którzy ostatecznie będą mogli się dostać. Czytałem komentarze, że niektórzy 8 lat, 10 lat i nie mogą się dostać. Ja siedząc sobie na plaży w Łodzi przystawię jednym ze stawów łódzkich, pomyślałem sobie, coś mi wyskoczyło na Facebooku. Tokio. Na pewno mnie nie wylosują. Pyk. To było w sierpniu, a w październiku informacja, że mnie wylosowali. Wpłacaj kasę już. No i 3 marca nie lecę. Ma wyjścia. No i nie ma wyjścia. Tylko to niesie za sobą coś pozytywnego albo negatywnego. Ponieważ Tokio jest jeden z maratonów, z 6 największych maratonów na świecie, z takiego cyklu. To jest maraton w Tokio, w Berlinie, w Londynie, w Bostonie, w Chicago i w Nowym Jorku. No i ja jak się dostanę do tego Tokio, no to mówię, no nie, no to jeden i do widzenia. No i tak to jest, że każdy, no nie, no to się zgłaszaj na te następne, żeby te 6 ukończyć, się dostaje piękny medal, tych ludzi jest na świecie niedużo i tak dalej. No i pokusa, tak, i się zapisałem do losowania na Chicago i pyk, i do Chicago 13 października trzeba będzie lecieć, no. Więc się... Ale to są maratony. I ja bym chciał w tym roku wystartować w Mistrzostwach Świata, na które jestem zapisany, ostatni dzień maja, początek czerwca, Mistrzostwa Świata na Węgrzech w biegu 48-godzinnym. Chciałbym poczuć to, jak będę w stroju reprezentacyjnym naszego państwa wychodził tam na to oficjalne otwarcie imprezy. To by było dla mnie bardzo ważne. No mam jeszcze parę takich celów, o których nigdy nie myślałem. Niedawno się gdzieś ukazały typu, to jest taka trochę tendencja do Pawła Żuka, który przebiegł 5000 kilometrów. Coś mi chodzi po głowie za parę lat 1000 kilometrów. Dlaczego? Bo sobie sprawdziłem w takiej niemieckiej statystyce, która bada rekordy Polski, świata, Europy, że w tej kategorii, w której ja jestem, jeszcze będę dość sporo lat, nie ma człowieka, który w Polsce ukończył bieg 10-dobowy i na 1000 kilometrów. Więc no moja taka dziwne takie poczucie, że no chciałbym coś takiego zrobić, mnie może do tego doprowadzi, ale to jest naprawdę droga wieloletnia, więc to nie są żarty i zabawa, bo Paweł Żuk też do tego zmierzał wiele lat, biegnąc wcześniej i biegając inne, krótsze dystanse, chociaż no jak ktoś usłyszy 1000 kilometrów, jest krótsze, to tak, no żeby dojść do tego 5000, a takich ludzi jest 56 bodajże na świecie, którzy ukończyli dystans 5000 kilometrów. Paweł Żuk to zrobił w 49 dni po kilometrowej pętli w Grecji w 2020 roku.
Więc to są niesamowite rzeczy i ja w ogóle jestem Pawłowi wdzięczny, bo Paweł jest taką dla mnie inspiracją tą biegową, dlatego też jest i w jednej, i w drugiej książce opisany. I wdzięczność powinna być dla niego też, że on ten świat ultramaratończyków polskich chciał złożyć, to znaczy była w styczniu pierwsza rocznica założenia Stowarzyszenia Sportowego Polskie Ultra, które się właśnie ma zająć i zajmuje takimi ultramaratończykami, organizowaniem takich imprez i wspomaganiem na jeżdżenie Mistrzostwa Świata. Bo nasz Związek, Polski Związek Lekkiej Atletyki w ogóle nie uznaje czegoś takiego. W ogóle ultramaraton, co to jest? I mamy w Polsce takie stowarzyszenie, które będzie mogło działać na rzecz takich zawodów, na rzecz takich uczestników. Multi-day, czyli wszystkie biegi, które są, uwaga, od dwudobowego w górę. No nie wiem, jak państwo, ja słucham Przemka i po prostu nie wiem, co mam powiedzieć, ponieważ i te dystanse, i te liczby chyba dla mnie są totalnie abstrakcyjne, ale jak dla niego widzę, że zupełnie nieabstrakcyjne, realne jak najbardziej do zrobienia. Bardzo serdecznie polecamy państwu książkę Przemka Stupnowicza Kiedy życie mówi biegnij, o maratonach i zasadach, które zmieniają wszystko. Proszę wypatrywać spotkań z Przemkiem, bo zaczyna długą trasę po całej Polsce promocyjną. Śledzenie jego kariery sportowej, myślę, że też to jest bardzo dobry pomysł. No i wspierajmy naszych sportowców z wszystkich sił, bo potrzebują też takiego supportu, dlatego że jak dzisiaj się okazało, bieganie również może być sportem drużynowym, niekoniecznie indywidualnym. Bardzo Ci dziękuję, Przemku. Zakończymy cytatem z Twojej książki. Dążenie do bycia lepszym każdego dnia to nie tylko poprawa umiejętności czy zdobywanie nowych kompetencji. To głęboka transformacja ducha i charakteru, która prowadzi do pełniejszego życia. Gdy konsekwentnie wybieramy drogę rozwoju i dążenia do bycia lepszym, nie tylko wzbogacamy siebie, ale inspirujemy innych do podążania tą samą ścieżką. Mam nadzieję, że po rozmowie z Przemkiem dzisiaj państwo widzą, że to jest możliwe. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. To był podcast z cyklu Zwykli ludzie, wielkie pasje. PRL. Podcastowe radio lokalne. Na Rami Sound Channel.